Kolejny odcinek Ludzie Kultury, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Zadziajani, zdyszani, no bo to już nie, 20 lat na karku nie mamy. Ale nie. Niestety, nie. Jest mi szalenie miło, Tomasz Kmiecik. Dzień dobry, Tomku. Witaj, Wojtku. Częstochowianin. A tak, częstochowianin z wychowania, a urodziłem się nieopodal w Radomsku. Czyli radomszczanianin? Radomszczanin. Radomszczanin. Dobrze. Radomszczanin. Mhm. Ale no rzeczywiście całą młodość spędziłem i poważną część dorosłego życia w Częstochowie. Tomku, jesteś kompozytorem, muzykiem, dużo piszesz muzyki nie tylko do teatru, ale no, przeróżnych piosenek w ogóle, jeżeli chodzi o muzykę, to ten wachlarz twoich dokonań jest bardzo szeroki. Natomiast chciałbym zapytać cię, czy ty jesteś obciążony genetycznie tym, że swoje życie poświęciłeś muzyce? To znaczy, czy w twojej rodzinie w wcześniejszych pokoleniach też bywali muzycy? Mój tata to muzyk i to bardzo dobry muzyk. Bardzo dobry muzyk. Pracował no, całe życie jako organista. Właściwie najwięcej chyba w Częstochowie, no i w okolicach też, bo i w Radomsku, dlatego urodziłem się w Radomsku, bo mój tata częstochowianin i to taki częstochowianin, który nawet urodził się na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze, dokładnie za murami Jasnej Góry się urodził, bo tam pracował mój dziadek na Jasnej Górze. No więc już nie chcę wchodzić tak daleko, ale... Ale nie, to jest bardzo ważne, bo to korzenie. No w każdym razie pracował jako cywilny pracownik, nie był. Jako cywilny pracownik na Jasnej Górze i tam urodził się mój tata. I genetycznie obciążony był tym, że opowiadał, że w momencie, kiedy przychodziły do Częstochowy pielgrzymki, to mój tata wiedział po orkiestrze, która grała i prowadziła daną pielgrzymkę, skąd oni są. Więc chyba był już wtedy muzyczny, zresztą miał znakomity słuch i to ta muzyka potem już w trakcie wojny, bo mój tata 21 rocznik, więc młodość przypadła mu na czas drugiej, tak. Na lata wojny. I już wtedy już nauczył się na tyle muzyki, że już wtedy pracował jako organista. W trakcie wojny zresztą jeszcze grał, a był też tam w AK, a to już inna sprawa, inne czasy. W każdym razie po wojnie już uzupełnił wykształcenie muzyczne, a później chyba mi je też przekazał, bo w sumie od niego najwięcej się nauczyłem. Ale czy to było w twoim przypadku tak, że tata jak gdyby zadbał o tą edukację muzyczną, że była szkoła muzyczna i tam pierwszy, drugi stopień i tak dalej? Nie. Ja jestem samoukiem, jeżeli chodzi o muzykę do końca. No z tym, że rzeczywiście przez długi czas, no a to tu, a to tam, no najwięcej od mojego ojca. Od ojca jednak. Czyli on był twoim pierwszym nauczycielem i on najwięcej... Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Tomku, od ilu lat ty już nie mieszkasz w Częstochowie? Ja cały czas mieszkam w Częstochowie. Cały czas mieszkam w Częstochowie. Z tym, że spotkać się w Częstochowie. No, jest dosyć trudno ze względu na to, że rzeczywiście całe moje działalność jest w tej chwili akurat związana z Krakowem i z estradą, więc i podróże, no i to te zajęcia w Krakowie zajmują mi dużo czasu, ale mam tutaj rodzinę, mam tutaj wnuka już, powiem ci, 3-letniego wspaniałego wnuka Filipa i no,
przyjeżdżam tutaj tylko wtedy i jak najczęściej, żeby spotkać się z rodziną. No, rzeczywiście spotkania z rodziną no, są tak rzadkie, że już nie mam czasu na to, żeby pokazać się na mieście. Widzisz, to mnie prowadziłeś z błędu, bo ja byłem święcie przekonany, że ty po prostu wyjechałeś i że ty mieszkasz w Krakowie, spędzam tam najwięcej czasu. Tomku, pytanie, które zadaję każdemu w tym cyklu. Czy kiedykolwiek w życiu życie zmusiło cię do tego, żebyś wykonywał inny zawód niż zawód muzyka? Czy zarabiałeś pieniądze, no nie wiem, w inny sposób na przykład? Czy całe życie, jak gdyby ta muzyka jest twoim chlebem? Prawdę mówiąc, to chyba całe życie w jakichś tam muzycznych zajęciach już nie przypominam sobie. Nie było takiego. Nie było. Chyba takiego epizodu, żebym musiał z czego innego żyć. Chyba, że może w czasie studiów gdzieś coś robiłem na zlecenie i nie muzycznego, ale to nie do końca sobie przypominam, żeby coś takiego. Być może coś takiego było. Mhm. A jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Lubisz to miasto, nie przepadasz za nim? Wiesz co, tu do Częstochowy to tak jak z rodzicami. Wiesz? Nie można powiedzieć, czy się lubi, czy się nie lubi, bo ich się kocha, wiesz? Mm-hmm. I kocha się ich bezwarunkowo, tak w sumie. Chociaż w pewnym momencie zaczyna się zauważać ich takie czy inne przypadłości, ale no, jest to związek emocjonalny i tutaj nie można mówić o czymś. Zauważam piękne alei, ale po latach i po latach pobytu też w Krakowie zauważam, że brakło tutaj na przykład takich Austriaków, którzy w pewnym momencie w Krakowie zrobili taki ruch, który polegał na tym, że zwolniono z podatku tych właścicieli kamienic, domów w centrum, którzy zapragnęli podnieść taki dom o jedno piętro co najmniej. I dzięki temu, na przykład na rynku w Krakowie, widać te zmiany. Bo dzięki temu ten rynek jest duży, jest wielki, jest taki no, rzeczywiście światowy. A to dzięki właśnie decyzji w pewnym momencie Austriaków, którzy spowodowali, że ten rynek jest co najmniej jedno piętro, dwa piętra wyższy. Nie jest taki powiatowy, nie jest taki bardzo malutki. A tutaj, ale jak przydałoby się to? Żeby zwolnić z podatku i żeby one tak troszkę poszły w górę na przykład, tak. Nie? O jedno piętro. Ale tak. Widać w Krakowie po gzymsach, które pozostały z poprzednich pięter i jedno piętro wyżej jest dobudowane. Taki ruch na przykład. A i tak są piękne. Najbliższe plany w ogóle? Ojejku, bo ja wiem, że ty robisz dużo bardzo różnych rzeczy. Znaczy, bo tak... może jeszcze wróćmy. No bo tak, Agata Ślasek to jest postać, którą ty od 20 lat tak. Wspólnie działasz i wspólnie razem działacie. Tak, tak. Ale no Agata jest tylko jedną z, prawda, twoich... Wiesz co, bo to jest tak. Ja mam już swoje lata. Już nie piszę do szuflady, nie piszę nałogowo, muszę mieć też dla kogo pisać i jasny powód i jasny przekaz, który z takiej twórczości wyjdzie. W związku z czym, no, jeżeli ktoś mnie poprosi, ktoś mi da tekst i powie, o czym chciałby ten tekst zaśpiewać. Bo na każdy tekst można też zrobić w jedną, drugą, trzecią. Cały wachlarz możliwości jest. I jeżeli ja podjąłbym się bez konkretnego wykonawcy napisania, no to już by był tylko dla konkretnego wykonawcy, którego nie znam.
prawda? Taka twórczość. A chodzi mi o to, żeby jednak, no, jeżeli już coś robię, to żeby to miało szansę zaistnienia, prawda? Mm-hmm. I wtedy, jeżeli konkretna osoba opowie mi, co chce zrobić, w którą stronę chciałaby, to wtedy ja kompozycją mogę pomóc, prawda? Mm-hmm. W tym konkretnym temacie i w tym konkretnym wyrazie. Mm-hmm. I to tak wygląda. A oczywiście, no, tak mi wyszło na starość, żyję z czegoś, czego wcześniej nie chciałem żyć. Czyli z grania na fortepianie. I tutaj akurat grywam recitale z kilkoma osobami z piwnicy. I to jest, no, to już jest bardzo, bardzo czasochłonne. Bo to jednak jest, nowe rzeczy się robi. Teraz przygotowywaliśmy na 12, czyli na rocznicę urodzin Piotra Skrzyneckiego, kolejny koncert dla Piotra. No i tam pojawiło się dużo nowych rzeczy, na które trzeba przygotować, przeczytać, które trzeba zrobić, opracować i, no i po prostu potem wykonać. Także to jest dosyć, no, czasochłonne zajęcie i rzeczywiście nie wystarcza już czasu na coś więcej. Dobrze. To w takim razie czego życzyć? Zdrowia. Zdrowia. Tomku, to ja Ci życzę dużo zdrowia. No i bardzo dziękuję, że znalazłeś czas, żeby się z nami spotkać, bo złapać Ciebie, podobnie zresztą jak i Panią Ślazyk, to jest trzeba być bardzo sprytnym wędkarzem, żeby No po prostu praca rzeczywiście i to wczoraj gdzie indziej, przedwczoraj gdzie indziej, jutrze gdzie indziej i rzeczywiście dosyć dużo jeździmy po kraju też i z piwnicą i sami i każdy z nas. I jeszcze Agata ma projekt taki swój własny, inny. I ja też z innymi wykonawcami grywam, także czasem zegrać terminy, żeby coś zrobić, to też jest trudność. Czasu, zdrowia. Dobrze. No, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie za zaproszenie. Proszę Państwa, gościem Ludzi Kultury był nikt inny jak bardzo zapracowany, no, dziadek. Tomasz Kmiecik. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.